Dawid Kubacki przed Mistrzostwami Świata w Kulm, rok 2016. Dawid Kubacki przyjechał, wszyscy mówili, ten gość nie umie latać, a on był 15. Najlepszy wynik z reprezentacji Polski. No, trochę od tego czasu się wydarzyło i dużo doświadczenia zebrałeś, wiele sukcesów po drodze. A jakie nastawienie przed tymi Mistrzostwami Świata? Że zakręciłeś to pytanie, ale jest bardzo złożone. Myślę, że jeżeli chodzi o nadzieję na te Mistrzostwa Świata, no to na pewno mam nadzieję na to, że będę solidnie kontynuował swoją robotę. Wiemy, jak ten sezon wygląda do tej pory. Wiem też, że robię te kroki do przodu i jest coraz lepiej. Skocznie Mamucie są specyficzne, ale wydaje mi się, że też przez tych ostatnich kilka lat trochę się latać nauczyłem i wierzę, że mogę tutaj po prostu czerpać przyjemność z tych lotów. Co się czuje w locie? Bo czytałem różne opinie. Niektórzy mówią, że to jest jak w kosmosie, niektórzy mówią, że to jest tak, jakby niczego nie było dookoła, jest się tylko samemu w tym powietrzu. Inni mówią o strachu. To są, no, skala jest szeroka. Ja myślę, że jak od wszystkich pozbierasz po trochu to zmiksujesz, to będzie właśnie to, co się tutaj dzieje, czy ogólnie to się dzieje na skoczniach do lotów. A wiadomo, że to są skocznie specyficzne, niezbyt często mamy okazję na nich sobie polatać, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie podczas Pucharów Świata zimą nie da się na tych skoczniach trenować, zresztą chyba nawet nie wolno. Więc no jest to specyficzne i na pewno jest niebezpieczne. Trzeba przed tymi skoczniami mieć przede wszystkim respekt, bo tutaj podejść na pałę do tego się po prostu nie da. Trzeba mieć respekt, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i przy tym wszystkim mimo wszystko oddać po prostu swój normalny skok i to będzie działało. Tutaj też te skocznie się trochę wyróżniają tym, że w locie można sporo zyskać, sporo stracić, więc jest to ciekawe. A jeżeli chodzi o same takie odczucia podczas lotu, nie wiem, mi się wydaje, że nie mam czasu ich tak zanotować tak naprawdę, bo jednak tutaj jest cały czas koncentracja na tym, co chcesz zrobić, kontrola nad lotem, nad ułożeniem ciała, nad nartami. Czasami to jest walka też, więc sporo się dzieje i nie ma czasu na to, żeby się tak porozglądać dookoła, popatrzeć sobie, jak to się fajnie leci, tylko jednak jest gdzieś ta koncentracja na tym, co się robi, na tym, gdzie się chce wylądować i to zajmuje głównie głowę i te odczucia, takie bodźce czysto, że tak powiem, przyjemnościowe, no nie docierają aż tak bardzo. Lecicie kilka sekund, ale też czytałem wypowiedzi, że niektórzy mówili o tym, że to trwa jakby pół godziny przynajmniej. Rzeczywiście dłuży się ten czas w locie, czy jednak szybko mija? A to zależy. Jak się jest w fajnej dyspozycji, no to sobie w tym locie można wszystko na spokojnie zrobić. Zdarzały mi się też takie skoki, kiedy ta dyspozycja była nie za bardzo i wtedy tak naprawdę człowiek ląduje na dole i nie wie, kiedy ten skok był i nie wie, co się tam działo, więc myślę, że te odbiory są różne. No, w sumie nie wiem, miałem takie loty, gdzie rzeczywiście wszystko się fajnie układało i było super, ale nie miałem takiego odczucia, żeby to trwało rzeczywiście pół godziny. To wróćmy jeszcze do tych skoków twoich ostatnich. Zakopane wlało chyba troszeczkę optymizmu. Myślisz, że możecie tutaj sprawić jako drużyna niespodziankę? No bo ta dyspozycja idzie jednak w górę. Idzie w górę małymi kroczkami, ale rzeczywiście robimy postępy, nie tylko ja, ale cała ekipa. Myślę też, że jako drużyna mamy no, dobrych lotników wśród nas, czy Kamil, czy Piotrek, Olek też umie dobrze latać. Ja też się coś tam przez ostatnie parę lat nauczyłem. Paweł też sobie dość dobrze radził na skoczniach Mamucich, więc no myślę, że może być różnie i wszystko jest otwarte. Dawid, ostatnio udzieliłeś mocnego wywiadu. Powiedziałeś, wyłożyłeś kawę na ławę, jak wyglądała sytuacja przed rokiem. Zastanawiało cię to, że polscy dziennikarze raczej nie dopytywali cię? O to ty nawet wcześniej o tym mówiłeś u Norwegów niż w polskich mediach. No właśnie podczas tego wywiadu to tak naprawdę wyszło. Ja się nad tym nie zastanawiałem, że
Nie zastanawiałem się nad tym, czy taką rozmowę po prostu przeprowadzałem z kimś z polskich mediów i to pytanie o to, czy polskie media się w ogóle bały mnie o to pytać, też padło dopiero podczas tego wywiadu. I w sumie nie wiem, czemu tak było, czemu nie było takich wywiadów. No ja też wiem, że jakby padło jakieś pytanie, czy jakaś kwestia, o której bym nie chciał mówić, no to bym po prostu albo nie powiedział, albo powiedział, że o tym nie rozmawiamy, bo to jest zbyt osobiste i tyle. No to też jest coś, co... O czym można rozmawiać? No to nie jest, wydaje mi się, temat tabu. Oczywiście było to ciężkie i może niezbyt chętnie no wracam do tych chwil myślami i za każdym razem, kiedy się to gdzieś przejawia, to się ciary na plecach pojawiają. No ale to już jest za mną, więc jak jest taki temat, no mogę o nim rozmawiać. W rozmowie z Łukaszem Jachmijakiem ze Sport.pl mówiłeś to tak, jakbyś miał wypisane wszystko niemalże w zeszycie, punkt po punkcie, minuta po minucie, co było, jak to wyglądało, to się wryło chyba mocno w takim razie w pamięć. No takie wydarzenia ryją beret i to rzeczywiście zapada w pamięć i każda sekunda tam to się rzeczywiście burzyła jak pół godziny. Dziękuję.